Dzień dobry, witają, oglądają Państwo Infodzień. To było wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim, a to wszystko z okazji kolejnych obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. My, Szanowni Państwo, wracamy teraz do Sejmu i tam pokażemy Państwu konferencję prasową rzecznika PiS-u. To była konferencja prasowa w Sejmie. My teraz zmieniamy temat. Ukraina dzisiaj pod zmasowanym atakiem ze strony Rosji. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 47 z 55 rakiet, tych wystrzelonych przez Rosję. To informacje od Sztabu Generalnego Ukrainy. W stolicy Ukrainy w wyniku ataku niestety zginęła jedna osoba, wiele jest rannych. Cele Rosjan nie zmienia się. To presja psychologiczna wywierana na Ukrainę i niszczenie infrastruktury krytycznej. Ale nie damy się złamać. To słowa dowódcy Sztabu Generalnego Waleria Załużnego. Tomasz Jędruchów niezmiennie jest w Kijowie i ma dla Państwa relacje. Z Ukrainy przenosimy się do Niemiec, które wczoraj przekazały oficjalnie swoje czołgi Leopard 2 właśnie na linię frontu. Okazuje się, że aż 53% Niemców popiera decyzję kanclerza Olafa Scholza o tej dostawie. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu. Jeśli chodzi zaś o te niemieckie Leopardy, to one mają trafić do Ukraińców do końca marca. Mówimy o 14 sztukach. Po najnowsze komentarze sięgnijmy zatem do Berlina. Cezary Gmyz zdradzi nam dokładne szczegóły tej akcji. Już cały świat wie o tym, że Niemcy w końcu przekażą te swoje czołgi, ale co ciekawe, to prezydent Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, dowiedział się tego wczoraj podczas wywiadu na żywo dla telewizji brytyjskiej. Kamery uchwyciły jego pierwszą reakcję. Proszę to zobaczyć. I Niemcy, ponieważ prezydent Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone przekażą także Ukrainie swoje czołgi. Mowa o 31 Abramsach. Ich wartość będzie opiewać nawet na 400 milionów dolarów. Jak zapowiedział Biały Dom, wkrótce Amerykanie rozpoczną szkolenia ukraińskich załóg. Po szczegóły przenieśmy się do Waszyngtonu. Tam jest nasz korespondent Rafał Stańczyk. Dzień dobry, Rafale. Powiedz proszę, jak za oceanem jest opisywane to przekazanie tych czołgów, a także kiedy te drużyny będą wytrenowane, aby czołgi mogły trafić na linię frontu. Szanowni Państwo, powracamy do tematu korupcji w Parlamencie Europejskim. Belgijska prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Po więcej informacji sięgamy już teraz do Miłosza Kłeczka, który jest w Sejmie. Miłoszu, dotarła do nas informacja o tym, że posłowie eurodeputowani wywodzący się z PiS-u mogą być także oskarżeni o ten proceder płatnej protekcji. Zdradź proszę szczegóły. Wiat to prosto z Wiejskiej. Teraz pora na komentarze. Nasz stały komentator Michał Karnowski, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl, razem z nami na łączach. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. To, że teraz ta afera nabiera tempa, bo znalazł się świadek koronny, to może być dowodem na to, że faktycznie tam jest wiele wątków jeszcze do odkrycia. Czy jednak te zeznania mogą stać się także elementem gry politycznej? Zatem w temacie tej afery warto podkreślić, że to przy okazji sprawdzania wpływów wschodnich, rosyjskich właśnie na Parlament Europejski czy Komisję Europejską, właśnie te Qatar Gate czy Maroko Gate, jakkolwiek to nazwiemy, te afery po prostu wyszły na powierzchnię. Mówi się, że Rosjanie zainwestowali 300 milionów euro, aby właśnie swoje interesy, swoje rezolucje, jakieś tam różne rzeczy implementować. No i tutaj jest pytanie, gdzie są te pieniądze, to po pierwsze. A druga rzecz, czy faktycznie Maroko czy Katar także za każdym razem używały swoich pieniędzy, czy może one były swojego rodzaju katalizatorem właśnie tych pieniędzy ze wschodu? Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl był moim i Państwa gościem. Dziękujemy za ten głos. Miłego dnia, dziękuję. Przenosimy się zatem nie indziej, a do Brukseli. Tam jest nasza korespondentka Dominika Ciosić, która zajmuje się sprawą tych domniemanych i udowodnionych już zarzutów. Dominiko, dzień dobry. Wczoraj Jean Quatremer, czyli no, słynny dziennikarz, który zajmuje się tymi różnymi nieprawidłowościami, korupcjami w strukturach unijnych, powiedział, że to jest po prostu brukselskie bagno. Jak wygląda to z Twojej perspektywy, Dominiko? Dominika Ciosić i punkt widzenia Brukseli. Dziękujemy za to.
Michał Karnowski, dziennikarz, redaktor tygodnika Sieci, portal wpolicy.pl. Jeszcze raz wracamy, panie redaktorze, po komentarz. No właśnie te doniesienia dziennikarzy, które bardzo często wyprzedzają działania takich służb jak OLAF, czyli ta instytucja, która powinna zajmować się domniemaną korupcją w strukturach europejskich, to pokazuje, że faktycznie no, jest tendencja do tego, aby o tych aferach nie mówić. No i na przykład, wydaje mi się, że niewielka część Polaków wie, że w latach 90. no przecież była ogromna korupcyjna afera w Komisji Europejskiej, także całą Komisję trzeba było po prostu odwołać. Dlaczego my o tych rzeczach po prostu nie wiemy? Dlaczego dziennikarze o tym nie piszą? Stawiamy kropkę. Michał Karnowski, tygodnik Sieci, portal wpolicy.pl. Jeszcze raz dziękuję, panie redaktorze, dziękuję za bardzo ten komentarz. A teraz temat KPO wraca. Uchwalona nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Senat podczas wczorajszej komisji złożył poprawki do nowelizacji i tak oto w przyszłym tygodniu senatorowie spotkają się na posiedzeniu i będą głosować nad poprawkami komisji. Później ustawa zgodnie z procedurą trafi do Sejmu pod głosowanie. Projekt rezolucji w sprawie wypłaty przez Niemcy odszkodowań z inicjatywy polskiej delegacji został już przygotowany i złożony. I tak oto podczas ostatniej sesji Rady Europy podpisało go 35 parlamentarzystów z 11 krajów. Liczymy na to, że ta sprawa znajdzie szerszy konsensus w Radzie Europy i uzyska akceptację, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Upamiętniającą właśnie tych poległych powstańców styczniowych, 160. rocznica, w całym kraju trwają obchody. To był prezydent Andrzej Duda. Ten niebawem spotka się także z mieszkańcami tego miasta. Szanowni państwo, teraz pora na kolejne informacje. Akt Konfederacji Warszawskiej, obraz Jana Matejki, 17-wieczne starodruki. To wszystko można zobaczyć na otwartej w Sejmie wystawie, która upamiętnia 450. rocznicę uchwalenia Konfederacji Warszawskiej. To jeden z pierwszych aktów w Europie gwarantujących tolerancję religijną, przypominała marszałek Sejmu.